Witamy wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku z gry Heavy Rain. Opcje ustawione są już raczej domyślnie, a więc zaczynamy nową opowieść. Kompletnie nową. Zmiana będzie następowała po jednym akcie. Zgadza się? Wygodnie się zgadza. Zobaczymy, co to będzie za przypowieść. Sobota, 11:22. No, teraz przez ten pierwszy akt będziemy miał okazję zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, nie? Dajesz, mój. No to jedziemy. Sean Mars. Z zawodu architekt. Zwykła niepozorna postać. Budzimy się do życia, panie Mars. I ta delikatna muzyka w tle. Ona może nie wygodna, ale przytłaczająca. Ta historia ma taki ponury klimat, który w pewnym sensie, no, jak to się mówi, porusza, no nie? Ale to właśnie chodzi o granie na emocje. Zaczyna się dość sztampowo, standardowo. Od zwyczajny człowiek, zwyczajna sytuacja. Nie chce się ubrać. Możemy sobie posłuchać jego myśli. Wezmę prysznic i ubiorę się, zanim zejdę. No właśnie. Gościu po prostu ma ochotę na prysznic. Chyba każdy z nas rano. Co, no raczej. Kto by chciał być tygodniowy? Wyszliśmy na zakupy. Po południu odbiorę chłopców ze szkoły i wrócę do domu, żeby zacząć szykować urodziny Jasona. Nie przepracuj się. Kocham cię. W tej grze praktycznie każdy szczegół ma znaczenie. Każda kartka. Ogólnie tekst. Warto zachodzić w interakcję z innymi przedmiotami. W ten sposób widzimy, że ten świat gry normalnie żyje. Mamy okazję pożonglować sobie. I tu właśnie zaczynamy od refleksu. Nie trzeba czasem klikać zbyt szybko, żeby lepiej popatrzeć, jaki klawisz jest w danej chwili. To często może uratować życie. Zwłaszcza w późniejszych aktach. No to co? Szukamy tego prysznica. Gdzieś tu był. Raczej. A jak nie był, no to się nie umyje. Belek. A tak, tu. Mógłby sobie ząbki umyć, ale nie będziemy tracić czasu. Na siłę. Tak jest. Musi sobie plecki umyć. No dobra, no to chyba wszystko. Damy sobie spokój z tym przyszutkowaniem zębów. Odświeżyłem się, pora się ubrać. Dokładnie, pora się ubrać. Wracamy z pierwszego pomieszczenia i sięgamy do szafy. Skakujemy.
co, pora popracować. Mam trochę czasu, zanim wróci Grace z dzieciakami. Lepiej trochę popracuję. Zanim pani Grace się ruszy, to zdążymy zrobić kilka projektów. Nie ma to jak odświeżający prysznic. Czas zacząć dzień. To jest jak u Hitchcocka. Super pogoda. Może tak wyjdę na chwilę do ogrodu? Muzyka musi być. Zaczynamy. Przepracuj. Żeby się nie pomylić. Udało nam się. Dobrze. Możemy kontury przecież. Jest wyciszenie. Walissimo. Podpiszmy się więc pod tym projektem. Tak, z pozoru taka prosta czynność może być wykonana źle. Czasami tak bywa. Niestety. Tak. W pewnym sensie można to porównać trochę do takiego koła zamachowego, nie? Jedna czynność wykonana źle. Wszystko idzie dobrze? Powoduje. Powinienem skończyć zmianę. Do poniedziałku. Dobra. Oś już napracował. Starczy mu. Dalej.
Spacerek. Co ja bym teraz nie kupiło? No patrz. Właśnie to jest to. No widzisz, to zawsze tak jest. Fakt. Skleroza, bywa. No to co? Projekt mamy z głowy. Zatętnić życie. Jep. Właśnie. Gdzie jest pilot do samochodzika? Tak. No wiadomo. I jedziemy. Jeszcze pochodzimy trochę, pozwiedzamy okolice. O, właśnie. Tata! Jej, spokojnie, bo mnie przewrócicie. Twój wielki dzień, co? Jestem już dorosły? 10 lat to jeszcze za mało, ale niedługo będziesz. A mogę już prowadzić? Na to będziesz musiał jeszcze trochę poczekać. Ethan, mógłbyś mi pomóc? Już idę. Tak jest, sięgamy po zakupy. Udało nam się. Nie wywaliliśmy. Od samego rana tak wariują. Ledwo ich upilnowałam na zakupach. A co no u ciebie? Chodź tutaj. Zdążyłeś popracować? No pewnie. Całkiem sporo dziś zrobiłem. Muszę jeszcze dopracować kilka rzeczy i będziemy mogli przedstawić plany klientowi. Mam milion rzeczy na głowie. Nie ma mowy, nie zdążę przed przyjściem kolegów Jasona. Możesz mi pomóc? W salonie w kredensie powinny być talerze. Ale po co? Nie ma sprawy, zajmę się tym. Tak, przynieś, wynieś, pozamiataj. Niczym w prawdziwym życiu. Drzwiczki się zacinają. Trzeba je szarpnąć. Poszło. To jest prezent od mojej mamy. Bądź ostrożny, dobrze? Bez obaw, nie mam zamiaru narażać się na niezadowolenie twojej matki. Ale stypa. No chodź tutaj. Ethan. Nie pamiętam, czy dziś już to mówiłem, pani Mars. Ale bardzo mi się pani podoba. Dobra, Ethan, nie bajeruj, bierz do sypialni. Pan przyzna, czego sobie, pani Mars. Dawaj, Ethan, do sypialni ją.
Wiem, co ci chodzi. Wiesz, Gruzio, wyjdziesz z nią. Ale teraz na to nie pora. Ona stwierdziła, że woli jego pieniądze niż jego. Naprawdę, muszę zająć się przyjęciem. A potem wrócimy do tematu. Pomóc ci w czymś? Nie trzeba. Chyba dam sobie radę. Pić mi się chce. W lodówce powinien być sok. Zabiłbym za kubek kawy. Wyjdę na zewnątrz pobawić się z młodymi. Skończyłem. No to mam chwilę dla siebie. Dobra, cześć. Jason się cieszy. Tak. To nie do wiary, że ma już 10 lat. Mam wrażenie, że jeszcze wczoraj byliśmy zakochanymi licealistami. Starzejemy się tam. Dobra, pora się napić. Ethan, masz tam wódkę z lodem? A, zadowolimy się też kolą jakiejś z lodówce. Soczek? Soczek. 100%. Na naturalnych ziółkach. Ethan chce być zdrowy. Co z ciebie? Sam tylko się czytałeś przed chwilą. Kawka? Nie ma tak, że napić się soku i kawy jednocześnie. Sereczka murowana. I to szybko zaczę. Dawaj, Ethan, do dna! Dobra, mówię teraz ja? Nie. Czemu mnie nie pozwala? Najpierw teściu. No dobra, a ja... Po akcie. No, proszę. Mogę mi teraz myślenie, że chcę wyjść. Ewentualnie mi się wyjść. Siódma się. Zabijał, co? To tak. Dobra, idziemy się bawić z dzieciakami. Gotowe! Jestem wolny jak ptak! Hej, macie 5 minut, dobra? Musicie coś zjeść, bo zaraz przychodzą wasi koledzy. Dobrze, zgoda, mamo. Baby tylko jęczą i jęczą. Kto idzie pierwszy? Ja pierwszy! Nie, ja pierwszy! Ja! Spokojnie, chłopaki, każdy zdąży. Czego ja krótko? Dobra, Jason, zróbmy ten helikopter. No to kręcimy, Jasonka. Teraz jest moja kolej, teraz ja! Nożon, gotowy? Zaczynamy! Jak myśliwiec, patjonki. Uwaga, bo wygrypiesz się. Chodź, tato, pokaż nam, jak jesteś silny! Uwaga, trzymajcie się! Ethan, mógłbyś pójść na siłownię. Odżywczo, ale jeśli... Wątpliwki odejść. No. Uwaga, zaczynamy walkę. Zapłacisz za wszystkie zbrodnie, złoczyńco. Ha, poddaj się, słabe uszu. No dalej, Jason. Poddaj się. Zwyciężyłem. Uważaj.
Atakuj! Dzieci, jedzenie! Idziecie? Nie dają się pobawić. Mieli być koledzy, ale jest Sean? Typa. Obiad gotowy. Pójdę po niego. A Sean spierdolił se na górę. A skąd wiesz? No powiem. Skąd wiesz? Wiem. Ciekawe skąd. No bo nie ma innej możliwości, niż by tylko był na górze. A może poszedł do gabinetu? A może tak, ale jest na pewno nie na górze. Daj mi zagrać. Wiesz, teściu, a potem na końcu teściu, sobie... Teściu widzi, że ma rozmowę w toku. Nie, proszę szukać. To Merlin. Merlin. Nie żyje. Mały, to przeze mnie, zabiłem go. Mech. Tak, synku, to nie jest twoja wina. Oczywiście, że nie. Zrobię wszystko, żeby tylko znowu żył. Nie nakarmiłeś go. Słuchaj. I mały, tak jest, pewne rzeczy po prostu muszą się dziać. Próbowała pracować, nie? Nawet kiedy tego nie chcemy. To nie fair, tato. To nie fair. Nie fair, nie fair. Wiem. No i mamy centrum handlowe. A co? Zapraszamy! Tak, teściu! Ja tu nie jest. Jak nie? No puszczę, puszczę. Maruda moja. Chcę się rozejrzeć z jakimś badaniem Shona. Popilnujesz Jasona? Obiecuję, to nie trwa długo. Nie ma sprawy. Tylko jak kolej. Jesteśmy w centrum handlowym. Poczekamy na ciebie, prawda, Jason? Chodź, kochanie. A więc zostajesz sam z Bachorem. Powodzenia. Sam jesteś Bachor. O, ja pikole. Musisz za mnie iść, już idź już za mnie. Bo ci spierdoli! Co? Co? No to trzeba być przytomnym! O! Gdzieś zgubili dzieciaka? Jason! Krzycz za nim! Jason! A tam wlezie, chyba. Jason! Chyba w tej zielonej koszulce, co ty na to, żeby za nim iść? Jason! Jason! Teraz będziesz Jason. Opiekunką. Jak się czujesz w nowej roli? Możesz tak to bez komentarza. Dobrze. Niech będzie. Jason, nie możesz nigdzie sam chodzić, dobrze? Jeszcze się zgubisz w tym tłumie. Tato, kupisz mi balona? Bardzo proszę. Tato, no proszę, kup mi. Dobrze, kupimy ci balon. Super! Siemka, jak cię na imię? Jason. Jaki balon byś chciał, Jason? Ten czerwony. Ten czerwony, jak balonika. Balonika. Kondonika. $2, proszę pana. No. Jason, zaczekaj, zaczekaj na tatę, synku. Zaczekaj! Zgubisz mi się! Dzieciaczku, zaczekaj! No, szukaj kasy! Co? Klaun chce pieniążki! Uja, biedny jesteś? Żona ci nie dała mały tuły! A mały tuła już przepita!
I kobieta zdobyta. No, nie cierpisz się, nie widzisz kasy. No dokładnie. Nie, to tak, dobra. Reszty nie trzeba. No, change. Nie ma to jak rozdawać pieniądze, ale i znowu wodę uciekł. A ja. Nie było, można spokojnie przymierzyć budów. No. Gdzie jest Jason? Był tu jeszcze przed chwilą. Kupowałem mu balon, odwróciłem się na chwilę, a on zniknął. Zniknął? Jak to możliwe, że zniknął? Zostań tu. Poszukam go. Zaraz wróci. No szukaj Jasonika. Jason! Teraz biegniesz. To pilot! Jason! Czemu on chora? No szukamy. Balonika. Jason! Jason! To się nazywa właśnie bezstresowe wychowanie. Ja ci proszę. Nie to ty balonik, jak każdy moment wypłacza. Jason! Aczkolwiek zauważ, jakie proste wytłumaczenie, prawie oblinka. I myślę, że jak na pierwszy początek, to nam dzisiaj wystarczy. Tak więc żegnamy się napisem prologowym. Pa! Rozpoczęcie w pełni w początku i dopiero po zakończonych napisach zakończymy odcinek. Również zapraszam do ponownego obejrzenia, na ciekawym odcinku.
które pojawią się wkrótce. Właśnie tak. Idealne wprowadzenie. I ten deszcz, mokry przewodnik całej gry. Jeżeli chodzi o coś, to bez komentarzy. No, gra wydaje się fajna być. To zobaczymy wczoraj. Zainteresowanych zapraszamy także do obserwowania naszej strony internetowej, jak i innych mediów społecznościowych. Łomykowie Game Mobile Stream. Naprawdę warto. Game Mobile Stream.pl. Jak zawsze na czasie. Możecie także pisać do nas różne wiadomości, jakie gry chcecie. Z każdą wiadomość z pewnością przeczytamy i uwzględnimy w naszym harmonogramie. Na pewno będzie wasze propozycje, żeby to dobre. Wyświetlimy. Oczywiście. Na naszej grupie społecznościowej można się jak najbardziej reklamować. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję współpracy. I powolnym, miłym, tym, że jakże donośnym akcentem wieczornym. Żegnamy się, aczkolwiek do szybkiego zobaczenia. Bardzo szybkiego. Szybszego, czy wam się wydaje? Kran jest mokry. Tak jest. Dwa lata później. Ciąg dalszy nastąpi. To pa! Może jeszcze kilka słów od siebie? Pa. Cześć, Sean. Cześć, tato. A więc tak. Kończymy bye, bye. Ten odcinek.